Rozwiąż równanie, podaj krotność każdego pierwiastka. Po lewej stronie naszego równania mamy iloczyn trzech wielomianów. Zastanówmy się, kiedy iloczyn trzech liczb da nam 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich będzie zerem. Czyli każdą z tych liczb przyrównamy do zera. Więc z pierwszego nawiasu dostaniemy, że x kwadrat minus 16 do potęgi drugiej... Będzie wynosiło 0. Z drugiego nawiasu dostaniemy x kwadrat plus x minus 12 równa się 0, i z trzeciego nawiasu mamy x kwadrat minus 6x plus 9 wynosi 0. Teraz należy rozwiązać każde z tych równań. W pierwszym przypadku mamy liczbę, która podniesiona do kwadratu ma nam dać 0. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0? Oczywiście tą liczbą jest 0, czyli to, co jest w tym nawiasie przyrównujemy do 0. Widzimy tutaj wzór skróconego mnożenia. Mamy tutaj postać A kwadrat minus b kwadrat, więc rozbijmy to na dwa nawiasy, czyli na A minus B i A plus B. Skoro nasze A kwadrat to jest x kwadrat, to samo A to jest x, czyli pod A wstawiamy x. Skoro b kwadrat to jest 16, to samo b wynosi 4, więc pod każde b wstawiamy 4. Czyli mamy minus 4, a w drugim nawiasie to samo, tylko ze znakiem plus. I to ma wynosić 0. Więc widzimy, że mam teraz iloczyn dwóch liczb, który ma nam dać 0. Czyli znowu, aby iloczyn dwóch liczb wynosił 0, to przynajmniej jedna z nich musi być 0, czyli pierwszy nawias przyrównujemy do 0. I drugi nawias przyrównujemy do 0. Z pierwszego równania dostaniemy x równa się 4, a z drugiego równania dostaniemy x wynosi minus 4. Drugie równanie jest to równanie kwadratowe, czyli żeby rozwiązać równanie kwadratowe policzymy tutaj deltę. Mamy b kwadrat minus 4ac. Nasze b to jest współczynnik stojący przy x, czyli u nas 1. Nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli ten współczynnik u nas wynosi 1. I c to jest wyraz wolny, w naszym wypadku jest to minus 12. I dostaniemy 1. Minus razy minus daje plus. 4 razy 12, 48. Czyli delta wynosi 49, stąd pierwiastek z delty wynosi 7. Ponieważ delta jest dodatnia, to równanie będzie miało dwa rozwiązania: czyli mamy x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a i x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Nasze b wynosiło 1, czyli minus b to będzie minus 1. Pierwiastek z delty to jest 7, czyli tu mamy minus 7. Nasze a wynosiło 1, czyli 2 razy 1 to jest 2. W liczniku mamy minus 8 na 2, czyli minus 4. Tu również mamy minus 1 plus 7 przez 2. W liczniku dostaniemy 6, w mianowniku 2, czyli mamy wynik 3. Rozwiążmy jeszcze trzecie równanie. Mamy dwie możliwości. Możemy zauważyć tutaj wzór skróconego mnożenia. Mamy tutaj a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, lub też, tak jak w poprzednim zadaniu, możemy policzyć deltę. Tym razem policzę deltę, czyli delta to jest b kwadrat minus 4ac. Nasze b wynosi minus 6. Nasze a wynosi 1 i c to jest 9, czyli mamy minus do kwadratu, nam znika, 6 do kwadratu to jest 36 i 4 razy 9 to jest również 36, czyli tak jak się spodziewaliśmy, delta wynosi 0, co jest, występuje zawsze w przypadku, kiedy możemy, mam tutaj postać, którą da się zapisać w postaci wzoru skróconego mnożenia. Dobrze. Więc policzmy, ponieważ delta jest zerowa, liczymy tylko jedno nasze rozwiązanie, czyli x0. Mamy minus b przez 2a. Nasze b to było minus 6, więc minus b to będzie 6 przez 2 razy 1, co nam daje 3. Rozwiązaniami naszego równania są liczby 4, minus 4. Widzimy, że minus 4 dwukrotnie się pojawiła. 3. I trójka również pojawiła się u nas dwukrotnie. Musimy jeszcze określić krotność każdego z pierwiastków. W tym celu proponuję, aby wielomian, który znajdował się po lewej stronie równania, rozłożyć na czynniki. Pierwszy nawias został rozłożony na dwa nawiasy. Czyli mamy tu zamiast pierwszego nawiasu mamy iloczyn x 4 i X plus 4 i cały ten nawias był jeszcze podniesiony do potęgi drugiej, więc proponuję, aby tutaj użyć nawias kwadratowy i całość mamy do potęgi drugiej. Z drugiego nawiasu zostaliśmy dwa rozwiązania, więc zapiszmy to w postaci iloczynowej. Postać iloczynowa wygląda następująco. Mamy A X minus X1 i X minus X2 w sytuacji jeżeli mamy dwa Rozwiązania. Czyli podstawmy. Nasze a wynosi tutaj 1, więc możemy je pominąć, a w pierwszym nawiasie mamy x minus. Nasze x1 wynosi minus 4, czyli minus minus 4 da nam plus 4 i x minus x2, czyli w naszym wypadku minus 3. I z trzeciego nawiasu dostaliśmy rozwiązanie 3. Mamy tylko jedno miejsce zerowe, więc postać iloczynowa będzie wyglądała trochę inaczej. Mamy postać a, x minus x0 do potęgi drugiej. Więc zastosujmy, zamieńmy post tą postać ogólną na postać iloczynową. Nasze a również tu wynosi 1, więc możemy to pominąć. A w nawiasie dostaniemy x minus x0, nasze x0 wynosiło 3 do potęgi drugiej. Teraz w pierwszym nawiasie, z pierwszego kwadratowego nawiasu proponuję, aby ten nawias opuścić, czyli zauważmy, mamy tutaj iloczyn dwóch liczb, pierwsza liczba i druga liczba. I ilo tych dwóch liczb podnosimy do kwadratu, czyli każdą z tych liczb trzeba podnieść do kwadratu. Czyli możemy zapisać w skrócie, że będzie to x minus 4 do kwadratu razy x plus 4 do kwadratu. I teraz Uprośćmy to wyrażenie. Wyrażenie x minus 4 występowało tylko raz, więc możemy je przepisać. Przy czym było ono jeszcze podniesione do potęgi drugiej. Wyrażenie x plus 4 występuje tutaj i mamy jeszcze tu x plus 4. To jest x plus 4 do potęgi drugiej, to jest x plus 4 do potęgi pierwszej, czyli mamy 2 plus 1. Łącznie mamy x plus 4 do potęgi trzeciej. Następnie mamy x minus 3 do potęgi pierwszej i x minus 3 do potęgi drugiej, czyli wykładniki dodajemy, czyli dostaniemy jeszcze x minus 3 do potęgi trzeciej. Stąd nasz wielomian z lewej strony równania po rozłożeniu na czynniki wygląda następująco: x minus 4 do kwadratu razy x plus 4 do potęgi trzeciej razy x minus 3 do potęgi trzeciej i to wszystko ma, miało wynosić 0. Z pierwszego nawiasu otrzymaliśmy pierwiastek równy 4, z drugiego pierwiastek równy minus 4, a z trzeciego pierwiastek równy 3. Teraz mamy określić krotność każdego z tych pierwiastków. Pierwiastek 4 pochodził z pierwszego nawiasu, a ten nawias był podniesiony do potęgi drugiej, czyli jest to pierwiastek dwukrotny. Pierwiastek minus 4 pochodził z drugiego nawiasu, a ten nawias był podniesiony do potęgi trzeciej, czyli jest to pierwiastek trzykrotny. I trójka pochodziła z trzeciego nawiasu. Nawias ten był również podniesiony do potęgi trzeciej, czyli jest to pierwiastek trzykrotny.